Chociaż był torturowany na wiele sposobów, nie poddał się. Dziś jest symbolem walki o wolność. Rusza wystawa poświęcona Kazimierzowi Moczarskiemu. Kazimierz Moczarski był żołnierzem, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a w czasach stalinowskich więźniem politycznym osadzonym w jednej celi z hitlerowskim zbrodniarzem wojennym i likwidatorem getta warszawskiego Jurgenem Strüppem. Znamy go poprzez to, że był autorem kanonicznej książki Rozmowy z katem, ale ta wystawa jest o czymś więcej. To jest wystawa o jego biografii, o jego pięknej miłości z żoną Zofią. Miłości, która trwała mimo tego, że oboje przez wiele lat byli osadzeni w stalinowskich kazamatach. Kazimierz Moczarski i jego żona nigdy nie stracili pogody ducha, mimo że oboje przeżyli koszmar wojny, a później więzienie. Przy tworzeniu wystawy o Moczarskim pomagała ich córka Elżbieta. Myślę, że moi rodzice byli szalenie tacy pozytywni. I tak jak książka mego ojca jest takim testamentem, który stwierdził, że musi to napisać, nie będzie się zamykał w sobie, nie będzie zapominał o więzieniu, tylko to trzeba spisać. Tak samo ja myślę, że to trzeba coś robić dalej i ta wystawa jest też takim niesamowitym przykładem. Kazimierz Moczarski, życiorys obowiązkowy. To wystawa, na której pokazane są m.in. zdjęcia, dokumenty i listy, które pisał do swojej żony. Wydarzeniu będzie towarzyszyć spektakl zatytułowany 255 dni. Scenariusz spektaklu oparty jest na książce Rozmowy z katem Moczarskiego. Książka jest niezwykle napisana. Jest napisana bardzo emocjonalnie. Każda z postaci jest krwista. Dokładnie wiemy, jakie zachodziły relacje pomiędzy nimi. W związku z tym wkładamy w żywe ciała te słowa, które napisał pan Kazimierz Moczarski, wkładamy ich do jednego pudełka i, że tak powiem, mamy przepis na dobry spektakl. Spektakl 255 dni będzie można oglądać do grudnia, a wystawę do marca przyszłego roku w Centrum Historii Zajezdnia. Organizatorzy mają także w planach zajęcia dla szkół. To na przykład lekcje historii prowadzone w trakcie zwiedzania wystawy. Piotr Harmasz, Echo 24.